Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Państwo, dyskusja nad budżetem jest jedną z najważniejszych dyskusji parlamentu i to powinno być takie święto, ponieważ będziemy decydować o tym, jakie będziemy nakładać podatki i na co pieniądze zgromadzone od obywateli będziemy wydawać. Nie ma co to ukrywać, a tego zabrakło mi w wypowiedzi pana ministra, że budżet, czyli szkielet tego budżetu został zbudowany przez poprzedni rząd, a w ciągu 4 dni jedynie dopasowano go do własnych potrzeb, szczególnie realizacji potrzeb wyborczych, co w sumie mnie cieszy, dlatego że poważne traktowanie obywateli jest jedną z poważniejszych cech, która powinna być przypisana do roli polityka. Natomiast zadźwięczało mi w uszach to, że zwiększał się dług z 48 do 54%. To trochę boli, dlatego że zakładaliśmy, że tą rolę państwa, które jest jednym z państw najmniej zadłużonych w relacji do PKB, dalej będziemy utrzymywać. A tu widzę, że dążymy do Grecji czy Włoch. To trochę przerażające. Jeżeli chodzi o przyjęcie programu podwyżek strefy budżetowej, zabrakło mi tam jednego ważnego zdania, że będziemy jako państwo polskie dążyć do tego, żeby republikańskie państwo było tańsze, a nie droższe, żeby republikańskie państwo polskie miało mniej urzędników, a nie więcej. Jeżeli mają urzędnicy więcej zarabiać, to powinno być ich mniej. To jest racjonalne podejście do tematu. Przy tej cyfryzacji, przy, proszę państwa, nowych technologiach urzędników powinno być coraz mniej. Wiemy, że Polska jest dzisiaj państwem jednym z bardziej ucyfrowionych w Europie, ale nie widać tego po papierach, dlatego że nas coraz więcej to kosztuje, zaraz coraz mniej. To jest, wydaje się, odwrócenie trendu, który powinien mieć miejsce. Mniej powinniśmy na administrację wydawać, a nie więcej. Nie mówię o pensjach, tylko o wydatkach organizacyjnych. Także myślę sobie, że takim trochę punktem nieeleganckim jest to, że nie przyznaje się, że na przykład to, że zbrojeniówka została wyjęta z procedury nadmiernego deficytu europejskiego, było pomysłem Prawa i Sprawiedliwości i należy powiedzieć, że to zostało zatwierdzone i nie przypisywać sobie tych zasług, bowiem to po prostu zwyczajnie po ludzku nie wypada. Proszę państwa, natomiast nie usłyszałem nic o właśnie tym tańszym państwie, które tak bardzo nas boli. Zwiększenie odsetek od pożyczek, zadłużenia państwa, to jest sięgające, o tym mówił pan przewodniczący Mentzen, kilkudziesięciu miliardów, prawie 80 miliardów, to są przerażające dane. I szczerze mówiąc, oczywiście spadająca inflacja w Europie zmniejszy zapewne to, ten efekt. Wydaje mi się, że usłyszałem też w pańskim budżecie, że zmniejsza się finansowanie zbrojeń. To mnie trochę też przeraża, bowiem dzisiaj w tymże świecie bardzo niebezpiecznym zbrojenia są jednym z elementów, który powinien nie stanowić problemu dla Wysokiej Izby. Powinniśmy zbroić się na potęgę, chcąc mieć pokój. Więc dotrzymanie tej starej maksymy, chcesz mieć pokój, szykuj się na wojnę, powinno mieć miejsce. Tak więc myślę, do Ryszarda Petru mam, przewodniczącego, jedno takie stwierdzenie, mówię specjalnie nazwisko. Otóż podniósł pan problem, po co było odkupować kolejkę na Kasprowy? Złe pytanie, panie przewodniczący. Po co było sprzedawać? To jest właściwe pytanie. Bowiem polski majątek, który nie doczytałem w tejże ustawie przychodów z reprywatyzacji czy też ze sprzedaży majątku polskiego, co mnie osobiście ucieszyło. Bowiem budowanie Rzeczypospolitej, a nie sprzedawanie jej, powinno być tym wiodącym nurtem, który powinien przy całej klasie politycznej polskiej przyświecać. Powiem tak. Gdybyśmy w tym budżecie założyli tylko i wyłącznie budowanie Rzeczypospolitej, a więc nie porzucajcie projektów, które zostały rozpoczęte, bo to są dobre projekty. Nie mówcie o mitomanii, dlatego że trzeba te czapeczki z rąk wziąć i schować i zacząć myśleć o bogatej Polsce, a więc trzeba inwestować w Polskę, a nie tylko w politykę. I szczerze powiem, że o ile pan poseł Trela
nakłamał i uciekł. To chcę powiedzieć, że proszę Państwa, Kukiz 15, te 4 miliony, które otrzymał na fundację, do końca roku rozliczy. Możecie to spokojnie przeczytać na stronie internetowej. Ja wiem, dlaczego to wszystko boli. Dlatego, że my idziemy w stronę demokracji bezpośredniej, a więc wpływu obywatelskiego na życie polityczne. I to politykom się niektórym nie podoba. Natomiast platforma e-votingu, która tam będzie zamieszczona, ta prawdziwie profesjonalna, będzie, proszę Państwa, też do Państwa dyspozycji i bardzo bym prosił, żebyście nie porównywali nas do siebie, dlatego że my działamy transparentnie jako Kukiz 15, czego najlepszym dowodem jest codzienne rozliczanie, a Państwu dedykuję zajrzenie do Waszego Orlenu i zapytanie się, czy w porządku było kanclerzowi Niemiec płacenie jakichś dziwnych pieniędzy w wysokości prawie 1 000 000 złotych. Dziękuję. Dziękuję.